Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mam taki dzień porządków. Nagrałam już dla was denko, które pewnie już widzieliście. No i stwierdziłam, oglądając sobie Krecję, która się przygotowuje, wiecie, do przeprowadzki, do nowego domu już powoli, że ja przy mojej przeprowadzce nie zrobiłam takiego uczciwego porządku. W sensie sporo rzeczy takich niepotrzebnych, takich, których wiem, że nie będę używać, albo po prostu już popsutych, wyrzuciłam, natomiast nie wszystkie, więc stwierdziłam, że teraz przebrniemy przez te rzeczy, które miałam zostawić, nad którymi się miałam zastanowić i przejrzymy to sobie i wspólnie wrzucimy. Tak naprawdę to, o czym mówię, słuchajcie, to nic innego jak pomadki. Miałam taki okres w moim życiu, że miałam po prostu fizia na punkcie pomadek, uwielbiałam mieć mocno pomalowane usta. Kupowałam sobie dwa razy chyba, kupiłam sobie kalendarz adwentowy z NYXa i wtedy jeden był taki, pamiętam ten pierwszy, który kupiłam, że były chyba same produkty do ust, czyli 24 różne pomadki, a drugi był taki, że były produkty do ust i do twarzy, rozświetlacze i takie rzeczy. No i właśnie, no i część tych pomadek takich w wersji mini od tego typu ze mną została. I tak sobie obiecywałam, że przejrzę w końcu, czy ja na pewno dalej dobrze czuję się w tych kolorach, bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi o te mini produkty z NYXa, to takie rzeczy, które naprawdę uczciwie zużywam, zostały mi już tylko 3 i to też nie jest tak, że one są pełne, one już są w dużym stopniu wykorzystane. To są te butter glossy, które ja bardzo lubię, chociaż możliwe, że mam jeszcze 4 gdzieś w kosmetyczce, bo wydaje mi się, że brązy miałam 2. No ale no dobra, przebrnijmy przez te pomadki, zobaczymy wspólnie jak to wygląda, no i pewnie trochę się tego pozbędziemy, a potem wam pokażę, jak poukładałam sobie to w mojej toaletce. No to co? Lecimy. Tak delikatnie sobie, słuchajcie, maluję te usta, żeby łatwiej mi się to zmywało. Co myślicie o tym kolorze? Jak dla mnie, ja nie lubię siebie za bardzo w takich produktach, które są tak cukierkowo-różowe. Ale wydaje mi się, że to wygląda jeszcze spoko, więc to mogłabym zostawić. Jak myślicie? Dobra, idźmy do kolejnej. Kolejny kolor i wydaje mi się, że on mi nie pasuje. Taki jest to, nie wiem, trochę różowe. W kamerze wydaje się to chyba takie trochę wpadające w czerwień. Ja jak patrzę na siebie w lustrze, to ja widzę, że to jest trochę fioletowe. Więc zmywamy to i lecimy dalej. Kolejny produkt, którym już zaczęłam malować usta na żywo. On wydaje się bardziej właśnie taki fioletowo-wiśniowy, ale powiem wam, że tak się sztachnęłam i to nie pachnie dobrze, więc nawet nie będę malowała dalej. Tylko idziemy do kolejnego produktu. Kolejny kolor to taki brąz albo bordo, ale on też nie pachnie dobrze, więc nawet nie próbuję. Te, co nie pachną dobrze, to są pomadki z tej serii, widzę obie, więc one się widocznie po prostu jakoś trochę szybciej popsuły, bo te, które są w tych Soft Matte Lip Cream, no to one nic im nie dolega, one pachną dalej bardzo ładnie. Ojojoj, za pomarańczowe to jest i w ogóle, czy to będzie widać? One mi, słuchajcie, na żywo strasznie podkreśliły, w sensie, wiecie, wszystkie te takie wgłębienia w moich ustach. O nie, nie, nie ma takiej opcji, żebym chodziła w czymś takim. Także zmywamy i lecimy dalej. Mam, słuchajcie, jeszcze coś takiego. Jaki to jest w ogóle kolor? Pachnie ładnie. W ogóle widzę, że ledwo użyta. Ona ma chyba coś, co będzie jakoś odbijało światło. Ojejku, jak to ciężko idzie po ustach. Dobra, poczekajcie, musi się rozgrzać. Przydałby mi się do niej pędzelek, słuchajcie, nie lubię nakładać takich ciemnych pomadek właśnie o w takim wydaniu, a nie, wiecie, w sensie takich zwykłych pomadek, a nie wolę pomadki płynne, bo wtedy łatwiej się operuje tym, ale nie wiem, czy wy to widzicie, ona ma w sobie coś takiego
niebiesko-metalicznego. Dobra, poratowałam się trochę pędzelkiem, żeby tak odrobinę jednak to wyrównać, bo wyglądało to dramatycznie, jak się tym malowałam. I jak wam się to podoba? Ej, nie wiem, jak tak na siebie patrzę. No to jednak wydaje mi się, że to wcale nie jest taki zły kolor. Co prawda podkreślają mi te suche skórki, które mi tu wyszły. Ojejku, ale mi się odbił na zębach. Ale wydaje mi się, że ten kolor mi pasuje. Co myślicie? Tak czy nie? Zostawię go jeszcze. Zobaczę, co mi napiszecie w komentarzu. Jak mi napiszecie, że jest beznadziejny, to pewnie się go pozbędę. Ale jak napiszecie, że jest całkiem spoko, to pewnie go już zostawię. Ciekawa jestem, jak mi się teraz uda to zmyć. Pewnie będę wyglądała jak jakiś karakan, jak to zmyję. Ale dobra. Lecimy z kolejną rzeczą. Za mną, słuchajcie, kilka tych pomadek, a moje usta, szczerze mówiąc, no nie wyglądają najlepiej. W sensie takim, czuć, że już są przetyrane tym testem. Ale dobra, lecimy z kolejną rzeczą. Tutaj mamy kolejną taką zwykłą, klasyczną pomadkę. Ma nawet ładny kolor. Pozwolicie, że się nie będę tak wczuwała w to malowanie, bo potem jak sobie to ścieram, to oczywiście ścieram sobie wszystko dookoła. Więc jak będziemy za chwilę wychodzili na obiad, to będę musiała się trochę domalować. Patrzę tak na siebie w lustrze i wydaje mi się, że spoko wygląda ten kolor. Oczywiście dużo lepiej by to wyglądało, gdybym po Bożemu się równo pomalowała. Ale wiecie, to jest taki już test na szybko, więc to jeszcze ze mną zostanie. W ogóle zmywam sobie to wacikiem, a przy konturach próbuję patyczkiem do uszu. I staram się jak mogę, ale no niestety trochę mój makijaż wokół ust na tym ucierpiał. Ale tak wiecie, pierazy oko starczy. Jeżeli chodzi o NYXa, to chyba byłoby tyle. No mam jeszcze te błyszczyki. Nie będę wam ich tu teraz pokazywać, bo jakby wiem, że one ze mną zostaną. Ja ich używam, możecie je widzieć na moich ustach w filmach. Rzeczy takich, których nie jestem jeszcze pewna, to uwaga. Słuchajcie, jaki to jest kolor. Hean Luxury Matte Liquid Lipstick w kolorze, w jakim kolorze? Piątka to chyba była. Ultramatowa pomadka w płynie. Ciekawe, jak ona pachnie. Pachnie dobrze, tak waniliowo bym powiedziała. Jest mocno perfumowana. Strasznie jest, słuchajcie, taka leista. Mam nadzieję, że zaraz tego nie pożałuję. Kiedyś bardzo ulubiłam takie fioletowe kolory. Nie chcę tak, słuchajcie, przyjechać po całym tym konturze swoich ust, bo jestem naprawdę tutaj już masakrycznie rozmazana od tych, od wycierania tego, ale chyba dalej dobrze wygląda ten kolor, co? Tylko on w kamerze jest, w ogóle on na żywo jest dużo bardziej fioletowy niż w kamerze. W kamerze mam wrażenie, że on ma takie lekko czerwone tony, a to jest po prostu fiolet. Chyba go jeszcze sobie zostawię. Nie wiem, czy go kiedykolwiek użyję, przyznaję. Ale no właśnie, dajmy mu czas, słuchajcie. Przy następnym sprzątaniu, jak się okaże, że go nie używałam, to go wywalę. Czy to widać tutaj? Chyba widać. On jest taki, słuchajcie, burdowo-fioletowy. Kamera trochę mi tutaj, widzę, przekłamuje te kolory. Mam, słuchajcie, taką pomadeczkę, o taką czerwoniutką z Yves Rocher. Ona jest całkiem nowa, ona jest z zeszłorocznego chyba kalendarza, nie, dobra, ma 2 lata. tak, miałam ją 2 lata temu w kalendarzu adwentowym. Użyłam jej chyba raz lub dwa, widzę, że albo może tylko zeswatchowałam. Ciekawa jestem, ja ogólnie lubię czerwienie od czasu do czasu. Ciekawa jestem, czy ten czerwony będzie mi pasował, więc przetestujemy to. Uuu, jaka ona jest miła. Ona jest taka masełkowata, ale już widzę, że taki pomarańczowy się wydaje ten czerwony i to nie będzie dla mnie dobry kolor, więc się z nią pożegnam. Ale ponieważ ona jest całkiem nowa, to zobaczę, może dam ją mojej kuzynce, bo ona też lubi nosić różnokolorowe usta. Nie, ona, jak na siebie patrzy, to wygląda to dramatycznie w tym przypadku. O Jezu, tak myślałam sobie, że kurde, jak będziemy wychodzili na obiad,
Pomaluję sobie jakoś ładnie te usta, którąś z tych szminek, ale powiem wam, że już czuję po prostu, jak od tego ciągłego pocierania, jak zmywam, te usta mnie bolą. Więc myślę, że jedyne, na co będzie mnie stać, jak będziemy wychodzić, to po prostu pomadka nawilżająca. W sensie, wiecie, z niczym innym nie wytrzymam. Tutaj sobie wszystko pościerałam, ale już kitam. Rozsztukujemy to zaraz. Co ja tu jeszcze mam takiego, czego nie jestem pewna? Mam tutaj jakieś... Ojejku, jaki mam tu syf, słuchajcie. To lubię, to lubię, to jest nowe. To też jest nowe. Mam, słuchajcie, takie konturówki z Golden Rose. Używałam ich razem z pomadkami. Miałam pomadki w obu tych kolorach i uwielbiałam je, ale to słuchajcie, ja to mam chyba od jakiegoś gimnazjum albo od początku studiów. No, ma to ładnych kilka lat, więc myślę, że pora już się z tym rozstać. To jest naprawdę stary produkt. Tak samo to. Nawet nie wiem, słuchajcie, z jakiej to jest firmy. To jest tak pościerane. Mówię to, a nie pokazuję wam. To jest taka, słuchajcie, konturówka. I ona też wam pokażę, ma taki... fioletowy kolor. Jest strasznie tępa. Mega nieprzyjemna. W sensie, że już taka jakby zeschnięta. O to mi chodzi, jak mówię tępa. Więc nawet nie będę się męczyć. Wacik. Znaczy patyczek. I dobra, po kupacie. To jest coś, mogę wam pokazać i polecić. To jest coś, co bardzo lubię. To jest z Lovely. Jaki to ma kolor? Nie wiem, czy to ma kolor. To jest po prostu jeden kredka do ust. Ale uwielbiam tą konturówkę i bardzo często jej używam, bo mam pomadkę właśnie w podobnym kolorze. Tutaj mam zwykłą czerwoną kredkę, to mi się może przydać. Tutaj mam, widzę coś takiego brązowego. Nie jestem pewna, czy mi pasuje ten kolor, ale wiecie, jak używam czegoś bardziej nude'owego, to w sumie taka kredka może mi się przydać. Po prostu do tego, żeby sobie obrysować najpierw nią usta, wiecie, a potem... A dopiero potem pomalować pomadką. Tutaj mam coś, słuchajcie, z Body Shopa. I to było też jakieś chyba 2 lata temu w kalendarzu adwentowym, albo 3. I wydaje mi się, że nawet tego używam. Jaki to ma kolor, bo już nie pamiętam. O, jakie to jest masełkowe. Ale... Nieładnie pachnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie, ale to jest po prostu perfumowane. To zostawia, słuchajcie, bardzo delikatną barwę. Ale czy mi pasuje ten kolor? Tak nie jestem chyba przekonana do tego. Ale musiałam tego używać. Na 1000%. W ogóle teraz jak wącham, bardziej to kojarzy ten zapach, ale... Jak tak na siebie patrzę, to ja mam wrażenie, że ja w tych pomadkach robię się jakaś taka, wiecie, pomarańczowa albo coś takiego. Że tak jakby to nie były w ogóle moje kolory. Ale ja się nie znam na tym, wiecie, na tych podtypach urody, jesień, zima i tak dalej. Nie, dobra, zostawię ją sobie jeszcze. Zostawię. I zrobimy to samo, co z pomadkami tymi, wiecie, z NYXa. Jeżeli się okaże, że do nich nie wrócę, czy tam z Hea, w zasadzie, jeżeli się okaże, że do nich nie wrócę, to następnym razem, jak będziemy robić te porządki, to je wyrzucę. Ale jeszcze zostawię sobie taką furtkę, żeby one tu ze mną zostały. Dobra. I tutaj zostały mi pomadki takie, które wiem, że używam. Mam jedną taką, którą używałam może raz i też nie wiem, czy ten kolor będzie mi pasował, bo nie pamiętam, przyznaję się bez bicia. Nie pamiętam, jak ja będę w tym wyglądać. A w zasadzie dwie mam takie. Więc dobra. Przejdźmy od tego. To jest pupa i to jest taki ładny, czerwony kolor. To słuchajcie, ja kiedyś wygrałam tą pomadkę. Nie pamiętam. Było jakieś rozdanie chyba u Honki Biedronki i ja ją wygrałam. I czy... Ojoj. Jakoś tak chemicznie to pachnie, ale kolor jest chyba ładny. Boże, jaka to jest żarówka w kamerze. Dobra, nie będę dokładnie malować tych ust.
bo zaraz znowu będę się męczyła, żeby to zmyć. Na żywo wygląda ten kolor, słuchajcie, dobrze. Widzę, że w kamerze wygląda, jakby był pomarańczowy. Zastanawiam się dlaczego, bo tak jak na siebie patrzę w lusterku, mam tu obok lusterko, to ten kolor naprawdę wygląda ładnie. Zastanawiam się tylko, bo ona dziwnie pachnie. Zastanawiam się, czy to jest taki chemiczny zapach, po prostu chemiczny, czy z nią się już dzieje coś. Kurde, na żywo jest to bardzo ładny kolor, ale w kamerze. Wygląda trochę inaczej, ale chyba dalej okej, co? Jak myślicie? Ja się oczywiście kapię w podgląd. Patrzę, czy mam czerwone zęby, jeszcze nie. A może by tak w niej zostać dzisiaj? Tego niebieskiego swetra? Wydaje mi się, że ładny klimat to robi. Zresztą kiedyś, jak z Andrzejem szliśmy do parku na takie jesienne zdjęcia, to właśnie też miałam na sobie ten niebieski sweter. I do tego takie mocno czerwone usta i bardzo lubię klimat tych zdjęć. Kurde, ekstra! Aż teraz żałuję, bo została mi jeszcze jedna pomadka do przetestowania. Wydaje mi się, że ona jest strasznie blada, ale ona trochę dziwnie pachnie. Wydaje mi się, że to jest jeden z pierwszych kolorów, który miałam z Haan. I ona jest taka bardzo jasna. Bardzo jasna. Ale chyba lata świetności ma za sobą. Tak trochę śmierdoli, bym powiedziała. Dobra. Kończymy to. Słuchajcie, ja tu teraz szybko sobie te moje szminki poukładam i zaraz wam je pokażę. Myślę, że w tej już zostanę. Co prawda powinnam się trochę tutaj domalować, bo przy okazji ścierania tego makijażu, no właśnie, no pościerałam sobie to dookoła ust, ale kto mi się będzie tak dokładnie przyglądał? Nie ma się co przejmować, tak sądzę. Muszę się zastanowić, czy to zostawić, czy nie, bo no taki... Nie no, chyba jak mam wątpliwości, to lepiej się tego pozbyć. Dobra, sprzątam i zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, tutaj oczywiście zmyłam sobie podkład, powinnam go domalować, ale jakby who cares, więc zostanę tak. Powiem wam, że bardzo komfortowa jest ta pomadka na ustach. Ona jest taka zaschła, jest taka sucha, wręcz powiedziałabym niby kredowa, ale jednocześnie jest bardzo komfortowa. No ale dobra. Przechodzimy do tego, słuchajcie, jak to wygląda w tych moich szufladach. Tak się to, słuchajcie, prezentuje. Tutaj pod spodem mam szminki z kategorii, czy z serii tej ślubnej Odessy. Bardzo je lubię. Tutaj schowałam, to jest w ogóle moja ulubiona czerwień od Maybelline. Od tata. To jest ten super Stay Ink, czy coś takiego. No, takie te... O, Super Stay Matte Ink, tak. Uwielbiam te produkty. Tam sobie wyciągnęłam te maluszki. Tutaj mam moją kolekcję od Karoliny. Stylizację, temperówka, kredki. Naprawdę sporo tego wyrzuciłam. W sumie mogłam wam pokazać, ile tego było. Ale już wciepałam to do kosza, więc to już tak zostanie. Tutaj mam, słuchajcie, różne rzeczy. Tutaj mam przede wszystkim pudry, coś... do brwi i do oku, czyli mam dwa tusze, trzy tusze i dwie rzeczy do brwi. Tutaj mam z Benefitu żel, a tutaj mam taki żel, w sensie tutaj mam koloryzujący, a tutaj mam utrwalający. Pudry, Karoliny, no najróżniejsze. Jeżeli chcecie, to mogę wam zrobić taki przegląd. Ogólnie mam tutaj wszystko ładnie poukładane. Tutaj są też pudry, rozświetlacze i bronzery. Tutaj mam różnej maści podkłady. Jest ich, słuchajcie, tak dużo, bo ja mam często problem z tym, żeby sobie wybrać kolory. Jak widzicie, 0,5, 10 i tak potem to wszystko ze sobą mieszam i to tak trwa. Tutaj ten Ideal Blur. Ojejku, co mu się wydarza? A wydawało mi się, że jeszcze niedawno... A nie, po prostu wiecie co? Oddzielił się, bo jest napisane, żeby go wstrząsnąć przed użyciem. Więc pewnie to nie jest stary podkład. Jeszcze niedawno go używałam. Tutaj w ogóle to był taki niewypał kolorystyczny. On jest masakrycznie za ciemny dla mnie, ten podkład. A w sklepie mi się wydawało oczywiście, że jest dobry. Tutaj mam produkty, które zakupiłam niedawno. Muszę je przetestować. Czyli krem CC z Haan i ten z Miszy. Krem BB. Tutaj podkład za ciemny. Tam zapas korektora, który bardzo lubię. No i te moje bibułki matujące. I tak wygląda moja pierwsza szuflada.
A jeżeli chodzi o drugą szufladę, no to tutaj mamy głównie pędzle. Do tego mamy jakieś takie niewymiarowe rzeczy, które mi się tam po prostu nie zmieściły i perfumetki. Tutaj, słuchajcie, kiedyś leżały moje gąbki. Ale wydawało mi się to rozwiązanie jednak trochę niepraktyczne, dlatego że gąbkę trzeba zmoczyć. I ja i tak zawsze chodziłam z nią do łazienki i jakoś tak... No stwierdziłam, że będzie mi po prostu wygodniej, jak będę trzymała gąbki w łazience, więc one są poukładane w koszyczku i sobie tam leżą. Tutaj zakupiłam nowość dla mnie, jeszcze nigdy nie używałam, ale spróbuję. To jest henna, taka brązowa na brwi, puder, bronzer, lusterko, kejsy, chusteczki. Nic ciekawego więcej tu nie ma z takich rzeczy, które zawsze leżą na wierzchu. Jest to ta paleta, bo ona mi się po prostu jakby no, nie mieści, tak żeby ją gdzieś ułożyć. I tutaj mam taką próbkę, dostałam w Sephorze, jak robiłam zakupy, muszę sobie to przetestować. Także tak, tak prezentuje się ta moja toaletka. Jest tego, jedni pewnie powiedzą, że sporo, inni powiedzą, że mało. To wynika z tego, że ja po prostu bardzo lubię mieć zapasy produktów, które lubię. No i tak jak tutaj, zobaczcie, to są 4 sztuki tego samego. Tak samo tu wszędzie pod spodem jest ta Claressa, to jest Blur Super Powder. Mam je 4 sztuki, dlatego że ostatnio były na giga promocji, a ja używam już tylko praktycznie i wyłącznie tego pudru. W sensie zużywam właśnie ten afekt, który tam mam i tak dalej, ale zużywam go po prostu, bo chcę się go pozbyć. A puder, który najbardziej obecnie lubię właśnie, to jest ta Claressa, więc mam po prostu zapasy tych rzeczy. No i tak, to byłoby tyle, słuchajcie. Jestem ciekawa, jak długa będzie ta moja paplanina. Andrzej, mam nadzieję, że jakoś sensownie to przytnie. Bardzo Wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzu dajcie mi znać, czy macie jakąś swoją ulubioną czerwoną pomadkę.